W maju około 20 zatrudnionych na stałe nauczycieli otrzymało wypowiedzenia umów o pracę. Zwolnienia dotyczyły głównie polonistów i nauczycieli przedszkolnych. Sytuacja jednak okazała się niezwykle dynamiczna. Już wiadomo, że przynajmniej część z nich znajdzie zatrudnienie, tyle że w innych placówkach. Ratusz dokłada wszelkich starań, by nauczyciele, nad którymi zawisło widmo bezrobocia, nie pozostali bez zatrudnienia. Wielu nauczycieli z edukacji wczesnoszkolnej również straciło pracę. Ale na decyzję pana prezydenta, że skoro mamy 180 dzieci nieprzyjętych do przedszkoli i mieliśmy wybór, czy też ogłosić konkurs dla placówek niepublicznych i zapłacić tam pełną dotację, czy też znaleźć miejsca w przedszkolach, nie mamy takiej możliwości. Mamy naprawdę każde pomieszczenie zagospodarowane, tam już żadnej dodatkowej grupy nie jesteśmy w stanie utworzyć, ale zrobiliśmy taki rekonesans w naszych szkołach. Tam właśnie zatrudnienie znajdą specjaliści z zakresu edukacji wczesnoszkolnej. Znacznie łatwiej jest dostać pracę, jeśli obok głównej specjalizacji ma się kwalifikacje z innej, nieco bardziej niszowej dziedziny. Nie bez znaczenia jest również fakt, że w szkołach średnich powstało więcej oddziałów niż pierwotnie planowano. Takim przykładem jest zespół szkół nr 4, ale nie tylko. We wszystkich naszych liceach ogólnokształcących, w zespole szkół nr 6 o jeden oddział mamy więcej niż było w arkuszu, ale tak jak planowaliśmy w naborze. To znaczy, że ci nawet nauczyciele, których godziny w pewnym sensie były gdzieś zagrożone, bo były to ograniczenia etatu czy też wypowiedzenia, na pewno nie wszyscy, bo już mam taką informację, że nie wszyscy, ale część nauczycieli będzie miała pełne etaty. W arkuszu pani dyrektor miała w zespole szkół nr 4 dwa oddziały klasy pierwszej, nabór miała wyrażony na zgodę na 3 oddziały, a tak naprawdę powstają 4 oddziały. I konsekwencją tego jest, że rzeczywiście jest wiele godzin dodatkowych do zagospodarowania. Ewa Sidorek, odpowiedzialna za oświatę w naszym mieście, jest dobrej myśli i nie przewiduje, by nastąpił zatrudnieniowy krach. Już dzisiaj wiem, że nie będzie tak źle, że naprawdę zrobiliśmy wszystko i cały czas pracujemy nad tym, żeby te wszystkie luki poukładać i zabezpieczyć jak najlepiej jest to możliwe, pracę naszym nauczycielom. Istotny dla samorządu jest także los młodych nauczycieli. Pedagodzy zatrudnieni przez tak zwane mianowanie podlegają ochronie wynikającej z karty nauczyciela. O wiele trudniej jest odnaleźć się w nowych okolicznościach nauczycielom kontraktowym i stażystom. Ich umowy są na czas określony. Umowa wygasa i... Tu również chcę Państwa uspokoić, że w dużej grupie tych nauczycieli udało się jednak zapewnić te godziny, chociażby tak jak mówiłam, ta edukacja wczesnoszkolna, gdzie cały czas jeszcze z klas 1-3 odchodzą te klasy takie bardzo w dużej, gdzie 6-7-latków przyjmowaliśmy, a potem takie duże tąpnięcie, że tych klas o wiele mniej jest, tych podwójnych roczników, ale to chociażby działania związane z edukacją tą przedszkolną, prowadzoną do szkół. Wiele udaje się nam tutaj połączyć. Ewa Sidorek zapewniła nas dzisiaj, że zarówno ona, jak i cały samorząd dokłada wszelkich starań, by ocalić jak najwięcej miejsc pracy.